Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Lekcji pokory dzisiaj ciąg dalszy. Aby upewnić się, że nie jest to pomyłka tłumacza, musiałem sprawdzić w tekście greckim, czy aby na pewno ewangelista użył słowa achrejoi, które oznacza coś niepotrzebnego lub bezużytecznego. Słowo to w Biblii występuje zaledwie dwa razy. Raz u świętego Mateusza i raz właśnie tutaj, u świętego Łukasza. W Ewangelii Mateuszowej mowa jest o nieużytecznym słudze, skazanym na wieczne potępienie. U Łukasza Chrystus poleca nam, abyśmy, wykonawszy wszystko zgodnie z wolą Boga, na koniec nazwali siebie bezużytecznymi sługami, godnymi wiecznego potępienia. Ten, kto nie rozwija w sobie cnoty pokory, nigdy nie zrozumie tych słów Jezusa. Zrozumie jedynie ten, kto ćwiczy się w pokorze. Pokorę zdobywa się poprzez świadomość, że wobec Boga jestem dosłownie niczym, prochem na wietrze. To z Jego woli istnieję i dzięki Jego łasce rozwijam się i staję się coraz bardziej podobny do Niego. Nie ma w tym ani grama mojej zasługi. Wszystko zawdzięczam wyłącznie Jemu. Każda inna cnota wyrasta z pokory, jak gałąź z pnia drzewa. Nie ma wiary, nie ma miłości, ani też chrześcijańskiej nadziei bez pokory. Pokora otwiera drogę do życia cnotliwego. Jest gruntem, z którego wyrasta wiara i pozostałe cnoty. Nie mogę nazwać siebie człowiekiem wierzącym, jeśli nie ma we mnie prawdziwej pokory. Pokora bowiem ustawia na właściwym torze relacje między mną a Bogiem, między mną a drugim człowiekiem, między mną a społeczeństwem i światem, w którym żyję. Bez pokory te relacje są zaburzone, zakłócone moim egoizmem i pychą. Te dwie główne wady sprawiają, że kocham i wierzę bardziej sobie niż komukolwiek innemu, nawet Bogu. Wiara i miłość oraz pozostałe cnoty uzależnione są od pokory. Czym większa pokora, tym większa wiara i miłość. Tam, gdzie króluje pycha i egoizm, tam panoszy się ateizm i profanacja miłości. Czy zabiegam o wzrost pokory w moim życiu? Czy staram się uniżyć wobec Boga, aby ustawić relacje z Nim w sposób właściwy?